Witam wszystkich Państwa na naszym trzeciowtorkowym wykładzie. I dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt gościć dwie prelegentki, mianowicie panią profesor Elżbietę Smułkową i panią Annę Engelking. Pani profesor Smułkowa jest z pochodzenia lwowianką, jest językoznawczynią. Urodziła się we Lwowie i spotkała i w 1941 roku z matką i siostrą zostały wysłane na Syberię, gdzie spędziły 5 lat. Ojciec pani profesor został przez Sowietów zamordowany. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Związana jest też z naszą filią w Białymstoku. Już nie. Już teraz nie. Ale była związana. Ale związana też jest z Artes Liberales. I to trwa chyba ten związek. Także pracuje u Jurka Axera. Była naszym pierwszym ambasadorem na Białorusi, pierwszym po rozpadzie Związku Radzieckiego i w latach właśnie 92-95 pełniła tą funkcję naszego ambasadora. Jest językoznawczynią i jak wyczytałem, zajmuje się fonetyką, fonotologią i mikrotoponemią, cokolwiek by to nie było, ta mikrotoponemia. Nie zrozumiałam, czy... Mikrotoponemia. To raczej. Ale sprawdziłem w Wikipedii, to chodzi o nazwy lokalne miejscowości i właśnie głównie z pogranicza Polski, Białorusi, Ukrainy. Natomiast pani Anna Engelking studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, bo pani profesor Smułkowa była studia na Uniwersytecie Łódzkim, prawda? W Toruniu. A pani Anna Engelking studiowała na UW, doktorat też na UW, a habilitację zrobiła w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się między innymi postacią takiego niejakiego Józefa Obrębskiego, który był socjologiem i profesorem na tymże uniwersytecie. A studia doktoranckie odbyła u Bronisława Malinowskiego w London School of Economics. To chyba prawdziwa informacja, nie? To też siostra? To zlały mi się te dwie. Niemniej obie panie są znakomitymi właśnie socjologami, historykami i dzisiejszy ten wykład będzie poświęcony, rozumiem, w dużym stopniu Holokaustowi też, czy nie? Nie. Tam... Będzie dwugłos o białoruskiej rewolucji. A, i będzie, tak. W każdym razie zajmiemy się Białorusią. Jak wyczytałem dzisiaj w gazecie, pan Łukaszenka się ciągle waha, czy wystąpić zbrojnie przeciwko
Ukrainie, czy też dać sobie spokój, ale boi się sankcji, ale korci go, żeby włożyć swój palec i zamieszać w tym konflikcie. Bardzo proszę, może pani profesor rozpocznie, bo jeszcze chciała pani przedstawić takie wspomnienie o profesorze. Tak? Dziękuję bardzo. Tak. Proszę bardzo. Serdecznie witam państwa wszystkich tu obecnych. Dziękuję panu rektorowi za zaproszenie nas do wygłoszenia tego ważnego tematu na temat ten, że Białoruś to nie Łukaszenka i że obie będziemy chciały z różnych punktów widzenia zająć się problematyką aktualną Białorusi. Temat wymaga, aby pierwsza zabrała głos profesor Anna Engelking, ponieważ przedstawi głębokie podłoże antropologiczne białoruskiej rewolucji i jej ocenę z punktu widzenia wartości konstytutywnych dla tożsamości Białorusinów. Ale realna rzeczywistość, śmierć i pogrzeb profesora Stanisława Szuszkiewicza, przewodniczącego Parlamentu Białoruskiego i jednego z trzech głównych aktorów porozumienia z grudnia 1991 roku w Biskulach w Puszczy Białowieskiej, wprowadza pewną korektę do naszego wykładu. Dzięki uprzejmości i sprawności organizacyjnej pana ambasadora Michalskiego, naszego ambasadora na Białorusi i ministra Ziółkowskiego, zostałam zaproszona do udziału w wyjeździe na pogrzeb profesora Szuszkiewicza. Pozwalam sobie przedstawić w skrócie ten nasz pobyt na Białorusi ze względu na szacunek dla osoby zmarłej, ale także dlatego, że przeżyliśmy pewien fragment rzeczywistości białoruskiej dzisiejszej. Zwrócę uwagę na dwie podstawowe rzeczy. Honorowym cmentarzem, na którym chowani są dygnitarze państwowi i znaczący ludzie nauki i kultury w Mińsku, jest tak zwany cmentarz wschodni. Stanisław Szuszkiewicz został pochowany na cmentarzu północnym i to w drugiej, mniej jeszcze zorganizowanej jego części. Po drugie, pogrzeb nie miał charakteru państwowego, lecz prywatny. Brak było jakiegokolwiek miejscowego przemówienia instytucjonalnego. O zasługach naukowych wieloletniego cenionego profesora fizyki ciepło wypowiadali się dwaj jego uczniowie i współpracownicy. Uniwersytet tam nie zaistniał. Jedyny akcent pamięci to zamieszczone na ekranie zdjęcie Szuszkiewicza pochodzące z Wydziału Fizyki BDU, czyli Uniwersytetu Białoruskiego. Po tych dwóch zasadniczych uwagach chciałabym powiedzieć, co mnie wzruszyło, co mi zaimponowało i o tym, na co zwróciłam uwagę jako badaczka pograniczy kulturowych, w tym językowych. Przede wszystkim ludzie, przedstawiciele narodu, z powagą spokojnie wyłaniający się z tłumu przed wejściem do katedry wyznania rzymskokatolickiego, w kilku szeregach podchodzący ku otwartej trumnie stojącej przed głównym ołtarzem, aby złożyć hołd szanowanemu człowiekowi, pożegnać przez dotknięcie trumny lub nawet ucałowanie zmarłego.
morze kwiatów i uroczyście przeprowadzone nabożeństwo pogrzebowe z mszą świętą odprawianą w obecności i z czynnym udziałem co najmniej 3 biskupów i licznie zgromadzonych księży koncelebrantów. Jako badaczka języka z ogromną satysfakcją obserwowałam konsekwencje i prawidłowość użycia języka białoruskiego podczas celebry i przemówień w Kościele katolickim. Był też wśród żegnających Stanisława Szuszkiewicza ksiądz prawosławny. Zwracało uwagę przemieszenie zwyczajowych elementów pogrzebowych, katolickich i prawosławnych. Wszystkie przemówienia świeckie odbywały się na cmentarzu przy otwartej trumnie z ciałem przykrytym przez pewien czas biało-czerwono-białą flagą z herbem pogoń. Gdy się pojawiła, zabrzmiały oklaski. Ambasador Polski, pan Artur Michalski, odczytał list kondolencyjny prezydenta Dudy, adresowany do żony Stanisława Szuszkiewicza, Iryny, jego rodziny i narodu białoruskiego. Była piękna pogoda, świeciło słońce. Ja poproszę państwa o powstanie i uczczenie zmarłego chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. I poproszę pana rektora o udzielenie głosu profesor Annie Engelking. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Jestem etnografką i antropolożką i moje doświadczenie Białorusi wywodzi się przede wszystkim z badań terenowych i właśnie o pewnych refleksjach wypływających z tych badań chcę państwu dzisiaj opowiedzieć, ale zacznę od tego, że nasz dialog z panią profesor, nasza wymiana myśli dotycząca Białorusi datuje się właśnie od czasów Szuszkiewicza, kiedy pani profesor była ambasadorką w Mińsku, a ja przyjeżdżałam na badania ze studentami warszawskiej etnologii. Dlatego właśnie chcę się podzielić z państwem refleksjami o białoruskiej rewolucji z perspektywy antropolożki wsi. Przy tym oczywiście nie pretenduję do opisania całości fenomenu białoruskiej rewolucji. Powiem tylko o kilku jej aspektach, które zwróciły moją uwagę właśnie jako badaczki wsi. Prowadząc swoje badania, koncentrowałam się przede wszystkim na problematyce zbiorowej tożsamości białoruskich chłopów, kołchozników oraz na jej związkach z pamięcią historyczną. Penetrowałam współtworzone przez zbiorową pamięć imaginarium społeczne kołchozników, które Charles Taylor zdefiniował jako sposoby, w jakie ludzie wyobrażają sobie swoją społeczną egzystencję oraz głębsze normatywne koncepcje i obrazy leżące u ich podstaw. Opisałam tę grupę jako wspólnotę, która definiuje się w kategoriach klasowych, wyznaniowych i lokalnych, jako tutejsi chłopi chrześcijanie. Analizowałam aksjologiczny fundament tożsamości tej wspólnoty, jakim jest etos chłopski, system wartości, wśród których poza tutejszością, czyli silną tożsamością lokalną, zbiorową tożsamość konstytuują praca na roli i wiara w Boga. Zasadniczą funkcją owego etosu jest utrzymywanie spójności kulturowej wspólnoty, a co za tym idzie, jej trwania. Obserwowałam także, jak z perspektywy tak ukształtowanej tożsamości ludzi żyjących w lokalnym grupowym kosmosie, identyfikacja państwowa traktowana jest jako niepodlegająca refleksji administracyjna oczywistość, natomiast tożsamość narodowa z towarzyszącymi jej ideologiami pozostaje z reguły poza polem zainteresowań.
W centrum tego pola natomiast sytuuje się pamięć traumatycznych przeżyć, skoncentrowanych wokół trzech katastrof, które w XX wieku wstrząsnęły społecznością białoruskich chłopów. Były to kolektywizacja wsi, II wojna światowa ze szczególnym naciskiem na zagładę Żydów oraz sterowana przez państwo ideologiczna i instytucjonalna ateizacja. Jest to zbiorowa pamięć, jak również postpamięć przemocy, która usiłowała zdestruować sakralizowaną sferę wartości, na których jest oparta chłopska tożsamość. Jednocześnie jest to pamięć silnie więziotwórcza, fundująca wspólnotę współczesnych kołchoźników jako ludzi, którzy przeżyli. Nie postrzegają oni siebie jako ofiary, ale właśnie jako ci, którzy przeżyli. Właśnie tak, ponieważ ofiary są pozbawione sprawczości i odpowiedzialności, a oni nie byli. Dzisiaj patrzę na białoruską rewolucję 20 roku i jej traumatyczne konsekwencje, wojnę władzy z narodem, przez pryzmat doświadczeń i wniosków z tamtych badań, przez pryzmat antropologicznego rozumienia podstawowych wartości, norm i postaw konstytutywnych dla zbiorowej samoświadomości białoruskich chłopów oraz tych elementów ich dyskursu tożsamościowego, które zawierają węzłowe dla tożsamości treści symboliczne. Pamięć narracyjna białoruskiej wsi interpretuje przeżyte traumy w kategoriach moralitetu, walki między grupami sprzymierzonymi z diabłem, a sprzymierzeńcami Boga, czyli wierzącymi w Niego prostymi ludźmi. Słuchając sfolkloryzowanych narracji o kolektywizacji, ateizacji i eksterminacji, słyszymy mityczną opowieść o walce o władzę nad duszami ludzi, a więc o walce o nowy kształt zbiorowej tożsamości. Narracje te nie mają wiele wspólnego z opisywanymi przez Taylora trybami narracji w nowoczesności, jakimi są narracja o postępie, o rewolucji i o narodzie. Przeciwnie, pokazują, że zbiorowy podmiot zamieszkujący białoruskie wsie kołchozowe stale jest zakorzeniony w świecie nieodczarowanym, w silnie zsakralizowanym społecznym porządku. Białoruska rewolucja nie rozgrywała się we wsiach pokołchozowych, lecz przede wszystkim w miastach oraz w wirtualnej z definicji ponowoczesnej przestrzeni komunikacyjnej. Również będący jej następstwem terror dotyka wieś w stosunkowo najmniejszym stopniu. Ale tym, co mnie dziś interesuje, nie jest porównanie przebiegu i recepcji rewolucji, ani też jej dyskursu w mieście i na wsi. Przy czym, co oczywiste, wieś i miasto nie są w Białorusi przestrzeniami wzajemnie izolowanymi. W planie społecznym łączą je żywe więzi rodzinne. Wiejskie korzenie mieszkańców białoruskich miast są stosunkowo świeżej daty. Wiążą się z powojenną urbanizacją i industrializacją kraju. Wieś i miasto łączy też ogólnospołeczny obieg informacji. Choć wieś zamieszkała dzisiaj głównie przez najstarszą generację, w znacznie mniejszym stopniu korzysta z pozaoficjalnych środków przekazu i mediów społecznościowych. Również w planie symbolicznym wieś i miasto nie są bytami odgraniczonymi od siebie, lecz wzajemnie się zasilającymi i w znacznym stopniu podzielającymi wspólne wartości. Niezależnie od tego, że ich konstruowane retorycznie opozycyjne przeciwstawienie zawiera silny ładunek aksjologiczny. Wsi stereotypowo towarzyszą zakorzenione w narracji o postępie skojarzenia z zacofaniem i inne negatywne konotacje. Starając się omijać mielizny takiej stygmatyzacji białoruskiej wsi, skupiam się na planie symbolicznym, przy czym swoje obserwacje traktuję tylko jako rozpoznanie pola i tezy do dyskusji. Moim materiałem jest dyskurs. Badam związany z pamięcią zbiorową system wartości, który się w nim uobecnia. Dawniej przyglądałam się dyskursowi mieszkańców wsi, teraz uczestników i obserwatorów rewolucji i jej następstw, czy może inaczej długiego procesu białoruskiej rewolucji,
albo rewolucji in progress, jak nazwała ten proces filozofka Olga Szparaga, i poszukuje w nich tego, co wspólne. Chcę tu zatem, traktując społeczeństwo białoruskie jako całość i białoruską kulturę jako jeden paradygmat mający swoje warianty, przyjrzeć się tym aspektom dyskursu rewolucji, w których przejawiają się konstytutywne dla współczesnej białoruskiej kultury wartości etosu chłopskiego, związanego z tradycyjnym, nieodczarowanym, czyli zanurzonym w porządku sakrum, imaginarium białoruskich chłopów. Skupię się na trzech kluczowych wartościach, jakimi są ściśle ze sobą powiązane życie, człowiek i godność, oraz na ich ukierunkowaniu antyprzemocowym. Wśród wartości naczelnych, konstytuujących poczucie tożsamości dawnych mużyków, a dziś już postkołchoźników, których życie toczy się w lokalnych, rodzinno-sąsiedzkich wspólnotach, nie znajdujemy ani narodu, ani ojczyzny, ani państwa, ani języka. Nie znajdujemy więc wartości ideologicznych, na których ufundowane są nowoczesne wspólnoty wyobrażone, zwane narodami, wokół których obraca się jeden z najpotężniejszych trybów narracji, jak ujął to Taylor. Kołchoźnicy postrzegają swoją zbiorową tożsamość przede wszystkim w kategoriach antropologiczno-filozoficznych, jako tożsamość ludzką. W formułach samoidentyfikacyjnych, jakimi określają własną grupę, nader często występuje wyraz ludzie. Jego odniesieniem jest ogólnohumanistyczna sfera communitas, sfera społecznej wspólnoty. Ich pamięć historyczna, inaczej niż skodyfikowany przekaz tradycji piśmiennych społeczeństw narodowych, jest w swoim głównym nurcie fatalistyczną opowieścią o doli ludzi zajmujących najniższe szczeble drabiny społecznej i cierpiących krzywdę, przy czym zarazem opowieścią afirmującą ludzką solidarność skoncentrowaną wokół życia i przetrwania. Jest to opowieść nieheroiczna o ludziach, którzy nie walczyli zbrojnie w imię wartości wyznawanych przez ich wspólnotę, jak w bohaterskich mitach narodowych i narracjach nowoczesnych nacjonalizmów, lecz cierpieli niewinnie w scenariuszach realizowanych przez zewnętrzne wobec nich siły i ideologie. Rdzeniem tej opowieści jest idea chłopskiej wspólnoty, która jako swoją fundamentalną wartość afirmuje życie. Z tego punktu widzenia wydaje się oczywiste, że główne hasło kampanii wyborczej Światłany Cichanouskiej brzmiało „Kraina dla życia”, czyli kraj do życia. Ten nośny slogan, będący nazwą wideoblogu prowadzonego przez jej męża Siergieja do momentu aresztowania w maju 2020 roku, z jednej strony odsyła do porządku codziennej egzystencji każdego mieszkańca kraju, z drugiej, przez strukturalną opozycję z tym, co jest nie życiem, wzywa do zerwania ze wszystkim, co zaburza porządek tej egzystencji, nie pozwala jej na normalność. W domyśle do odrzucenia dyktatora, którego władza uniemożliwia ludziom życie rozumiane jako normalne, która blokuje warunki jego pomyślności. Na głębszym planie hasło to przywołuje właśnie życie przeciwstawione śmierci jako centralną wartość wspólnoty. Mamy bowiem do czynienia ze wspólnotą o mentalności niezmilitaryzowanej, która nie konstruuje swojej tożsamości wokół ideologii zbrojnej walki za ojczyznę ani oddawania za nią życia. To wspólnota pragmatyczna, zwrócona ku życiu i przeżyciu, ku trosce o dobrostan i przetrwanie jednostek i zbiorowości, identycznie na wsi, jak i w mieście. Wspólnota białoruska, inaczej niż sąsiadująca z nią Polska, nie funkcjonuje w paradygmacie romantycznym, czyli jak ujęła to Maria Janion, martyrologicznej matrycy okaleczającej wrażliwość. Jej matrycą wydaje się uniwersalizm. Wysoko ceni ona więzi tworzące humanistyczną, a ideologiczną wspólnotę równych sobie ludzi, czyli istot, które, jak mówili moi wiejscy rozmówcy, Pan Bóg stworzył, żeby byli ludźmi. W tym nieodczarowanym paradygmacie człowiek to
to ktoś, kto kieruje się etyczną normą, sformułowaną przez jednego z rozmówców na Polesiu w taki sposób. Bądź ty Polak, bądź ty Żyd, bądź ty Ruski, ale bądź dobry. Bądź ty Polakiem, bądź Żydem, bądź Ruskim, ale bądź dobry. Kulturowym wzorem jest tu więc dobry człowiek, ktoś, kto ma Boga w duszy. To są słowa rozmówców oczywiście. W moralitetowych opowieściach o przeszłości ci, którzy występują przeciwko chłopskiej wspólnocie ludzi i tym samym przeciwko Bogu, jak komuniści, naziści czy współpracujący z nimi zdrajcy z szeregów społeczności chłopskiej, są opisywani jako nieludzie. Tymi samymi kategoriami opisywano wydarzenia rewolucji. Przytoczę słowa jednego z bohaterów filmu dokumentalnego Zmiana trasy. Mówił on tak. Tu mam napisane po białorusku, przeczytam po polsku. Łukaszenko zabija i rozbija humanistyczny komponent społeczeństwa samym systemem. To jest akt antyczłowieczy, który ciągnie się przez 20 lat i dlatego protest przeciwko niemu jest ogólnoczłowieczy. Ogólnoczłowieczy. Kultura białoruska, tak samo jak jej wariant chłopski, chętnie operuje na uniwersalnej płaszczyźnie humanistycznej i jednocześnie na płaszczyźnie jednostkowej. Jest wrażliwa na cierpienie i nie gloryfikuje przemocy. Opowiada się po stronie zwykłych ludzi i po stronie ofiar, po stronie zdominowanych, niedominujących. Niezależnie od eksponowanego w oficjalnym dyskursie propagandowym mitu Białorusi jako republiki partyzanckiej, kształtują ją przede wszystkim wartości właściwe cywilom, nie zaś ludziom z bronią. Białoruska pamięć kulturowa, aktualizowana w kontekście rewolucji, jest w swoim nastawieniu antyprzemocowym i antymilitarnym spójna z chłopską pamięcią komunikatywną, niezinstytucjonalizowaną, która przekazuje młodszym generacjom opowieść o przeżytych przez starsze okropnościach wojny i terroru. Opowieść ta, co istotne, nie wytwarza paradygmatu zemsty ani też obsesji wrogów, których należałoby unicestwić, lecz zawsze odwołuje się do wyższej instancji, uniwersalnego mechanizmu boskiej sprawiedliwości. A jej puentą jest afirmujące przeżyliśmy. Bo tak samo w czasie białoruskiej rewolucji chodzi o życie i przeżycie każdego pojedynczego człowieka oraz narodu jako zbiorowości ludzi, a nie o przeżycie tych ludzi jako etnonacjonalistycznie rozumianych Białorusinów w opozycji do innych narodów. Kulturowy wzór obywatela kraju to bowiem nie prawdziwy Białorusin, odpowiednik endeckiego prawdziwego Polaka, który wyklucza ze wspólnoty każdego, kto nie mieści się w wąskiej definicji członka etnoreligijnego narodu Polaków-Katolików, ale sytuujący się poza nacjonalistycznym dyskursem mirny życiel, a więc spokojny człowiek, cywilny obywatel, ktoś skoncentrowany na praktykach codzienności i dobru najbliższej wspólnoty, komu nieobce są empatia i solidarność oraz potrzeba sprawiedliwości nieodłączna od poczucia godności. Podczas długich tygodni białoruskiej rewolucji widziało się na ulicach osoby w koszulkach z napisem „Ja mirny życiel”. To emblematyczne sformułowanie nie ma dobrego polskiego odpowiednika. Mirny życiel, czy częściej używane mirny ja ludzi, oddaje się w polszczyźnie jako spokojni ludzie, czy ludzie pokoju, albo mniej zręcznie pokojowo nastawieni obywatele. Nie sposób w tym kontekście nie przywołać incipitu obecnie obowiązującego hymnu państwowego Białorusi, który brzmi: my, Białorusy, mirny ja ludzi, z sercem oddany je rodnej ziemli. Czyli my, Białorusini, ludzie pokoju, z sercem oddani ziemi rodzinnej. Niezależnie od tego, że jest to utwór kontestowany przez nastawionych prodemokratycznie obywateli jako reżimowy, słowa my, Białorusy, mirny ja ludzi często pojawiały się na plakatach i transparentach w czasie ulicznych protestów.
Prezentują bowiem autostereotyp Białorusinów jako spokojnych ludzi właśnie, jako cywilów. Wyrażają zbiorową tożsamość wspólnoty ukształtowanej przez wzory kultury cywilnej, nieheroicznej. Kultury czerpiącej soki przede wszystkim z etosu chłopskiego, a nie rycerskiego czy szlachecko-żołnierskiego, podlanego sosem nacjonalizmu. Jako ruch, którego aktorami są mirne jaludzi, białoruska rewolucja nie odpowiada przemocą na przemoc. Co wielu obserwatorom, zwłaszcza spoza Białorusi, trudno było zrozumieć. Jest ona pokojowa, ale to przecież nie oznacza, że nie jest walką. Przeciwnie. Za tradycją walki bez przemocy, upowszechnioną przez Gandhiego, stoi w Białorusi nie tylko słabość paradygmatu romantycznego z jego imperatywem walki narodowo-wyzwoleńczej i śmierci za ojczyznę, ale też stosowane przez wieki strategie biernego oporu chłopów wobec warstw dominujących i wobec najeźdźców, jak i na samo jądro chłopskiego etosu skupionego na przetrwaniu. Odpowiedzią Białorusinów na brutalne represje z rąk władzy, która prowadzi wojnę z własnym narodem, jest opór cywilny, społeczny i polityczny, rozpisany na wiele scenariuszy, jednak bardzo świadomie stroniący od fizycznej przemocy. Tę strategię walki poprzez zbiorowy opór adekwatnie symbolizuje powszechnie znany trójelementowy symbol kampanii wyborczej Światłany Cichanouskiej i następnie rewolucji. Biało-czerwono-białe serce, znak zwycięstwa i zaciśnięta pięść i związane z nimi hasło zwycięstwo, moc, miłość. Jak pokazują badania, niet nasiliu, czyli nie dla przemocy i inne hasła sprzeciwiające się przemocy, miały najwyższą frekwencję na plakatach i transparentach eksponowanych podczas protestów w 2020 roku. Jednoznacznie antyprzemocowe przesłanie ma też dominujący koncept białoruskiej rewolucji, językowo-kulturowy obraz r-ewolucji. To właściwie należałoby napisać na tablicy. R-ewolucja. Tutaj są trzy wyrazy. O, właśnie, widać. Rewolucja, Ewa i ewolucja. Punktem wyjścia tego konceptu stały się polityczne i symboliczne perypetie zaaresztowanego z kolekcji Wiktora Babaryki obrazu Chaima Sutina Ewa. Właśnie go widzimy. Koncept rewolucji, czy jewolucji, mówiąc po białorusku, wyraża kwintesencję rewolucji bez przemocy. Rewolucji, która pragnie się dokonać drogą pokojowej ewolucji. Jej pierwszoplanowym podmiotem są kobiety, stąd taka nośność symbolu Ewy. Jak pisano, termin ewolucja jest odpowiednio pojemny, by oddać charakter białoruskiego powstania przeciw przemocy i niesprawiedliwości jako maksymalnie pokojowego, w najwyższym stopniu kreatywnego, a także, jak nigdy dotąd, z wyraziście prezentowanym kobiecym głosem i obliczem, począwszy od młodych, nieustraszonych studentek do bohaterskich emerytek, od zwykłych protestujących do politycznych liderek. Pokojowy i praworządny charakter rewolucji widoczny jest nawet w szeroko wykorzystywanym w wystąpieniach ulicznych haśle „Nie zabudziem, nie darujem”, czyli „Nie zapomnimy, nie wybaczymy”. Ukute przez radzieckiego korespondenta wojennego w 1941 roku, mające więc wojenny rodowód i wektor oryginalnie antyfaszystowski, a współcześnie rozbrzmiewające w całej przestrzeni poradzieckiej podczas antytotalitarnych protestów, dziś oczywiście także w Ukrainie, wydaje się ono nie tyle wezwaniem do zemsty, ile wołaniem o sprawiedliwą odpłatę. Było nawet wprost odczytywane w kluczu chrześcijańskim, jak w komentarzu jednego z pastorów we wrześniu 2020 roku, który mówił tak: słowa „nie zapomnimy, nie wybaczymy” są właściwe i wskazują surową prawdę o przebaczeniu, o jakiej wielu zapomina. Mogę przebaczyć tylko to zło, które wyrządzono bezpośrednio mnie. Nie mam władzy, by wybaczyć grzech.
tylko Bóg może wybaczyć grzech. Ta wykładnia współbrzmi z ludową koncepcją sprawiedliwego Boga, który nie wybacza zła wyrządzonego niewinnym. A nawet więcej, jak mówi poleskie przysłowie, Bóg za niewinną krew i łzy ukaże boleśnie. W chłopskim sakralnym porządku aksjologicznym prawo karania krzywdzicieli niewinnych jest prerogatywą uniwersalnego mechanizmu wyższej sprawiedliwości. Białoruska rewolucja domagająca się praworządnego państwa i przestrzegania przez władze praw człowieka słowami nie zabudziem, nie darujem zapowiada konsekwencje prawne wobec uzbrojonych funkcjonariuszy reżimu, którzy prześladują bezbronnych, mirnych ludzi. Prawo funkcjonujące w świecie odczarowanym nie ma sankcji sakralnej, jest jednak postrzegane jako obiektywny mechanizm restytuowania sprawiedliwości. Nie jest narzędziem zemsty. Siła i skala przemocy reżimu Łukaszenki świadczy o sile i długim trwaniu buntu białoruskiego społeczeństwa. Motorem tego buntu jest poczucie godności. We wrześniu 2020 roku, podczas wykładu tutaj na Uniwersytecie Warszawskim, Swietłana Cichanouska mówiła tak. Przez wiele lat działania obecnej władzy Białorusini byli poniżani i zastraszani. Reżim traktował obywateli jak sługusów, nie mieli głosu. Mój mąż Siergiej przekazywał mikrofon ciemiężonym i obrażanym. Ludzie ufali mu, bo dał im coś, czego rządzący dać nie mogli. Głos i poczucie godności. Godność, która w etosie chłopskim zajmuje centralne miejsce jako nieodłączna od życia i bycia człowiekiem, wiążąc się ściśle z pracą na ziemi i kulturowym wzorem dobrego gospodarza, jest w dyskursie protestów również centralną wartością. Wartością, która jednoznacznie wskazuje na etyczny wymiar białoruskiej rewolucji. Długoletnie okłamywanie społeczeństwa przez władze, którego apogeum stało się jawne sfałszowanie wyborów w sierpniu 2020 roku, było systematycznym uderzaniem w poczucie godności Białorusinów jako ludzi, jako obywateli i jako społeczeństwa. Domagając się podczas protestów szacunku, prawdy, praworządności i sprawiedliwości, czynili to przede wszystkim w imię godności jednostek i wspólnoty. Chcą bowiem i mają prawo sami gospodarować we własnym państwie, jak czynią to gospodarze na swojej ziemi. Natychmiastową odpowiedzią na upokarzające określenie Białorusinów przez Łukaszenkę słowem narodziec, ludność, stało się hasło my naród, nie narodziec. Jesteśmy ludźmi, nie ludnością i jednocześnie jesteśmy narodem, nie ludnością. Słowo naród w białoruskim jest, można tłumaczyć jako ludzie i jako naród. Ta wyrosła ze znieważonej godności zbiorowa odpowiedź była jednym z bardziej nośnych haseł rewolucji. Ukraińska pomarańczowa rewolucja w 2004 roku miała swój hymn rozpoczynający się od słów my nie bydlo, my nie kozły, my Ukrainy, dońki i syny. Białorusini reagują pełnym dumy, my naród. Jeden z zespołów rockowych, Torband, śpiewa w swoim hicie. My nie bydlo, stado i trusy, my żywoj naród, my Białorusy. Z wierą i w sercach dzierżymy stroj, znamia swobody nad głowoj. My nie bydło, stado i tchórze, my żywy naród, Białorusini, z wiarą w sercach stoimy w szeregu, ze sztandarem wolności nad głową. Można powtórzyć za jednym z komentatorów, Siergiejem Dubowcem. Naród białoruski staje się podmiotem politycznym, czyli kimś, kto ma głos. Narodziec, ludność to synonim bydła na fermie. Więc doszło do reakcji zwrotnej. Nie jesteśmy ludnością, jesteśmy narodem. Żądamy, by szanowano nas i nasze przekonania. Jesteśmy gospodarzami w swoim kraju, a nie Łukaszenka, którego jeden z zagranicznych analityków porównał do pastucha.
To znaczy stajemy się normalnym, współczesnym, cywilizowanym narodem. Normalny, współczesny, cywilizowany naród, dodajmy, to taki naród, który opiera swój system normatywny na prawach człowieka i regułach liberalnej demokracji, czyli innymi słowy, na szacunku dla godności każdej jednostki. W tym porządku projektowanej nowej Białorusi nie ma i nie może być miejsca dla tyranów. Tę logikę godnego i sprawczego zbiorowego my w opozycji do pasożytującego na nim dyktatora, który przestał już być człowiekiem, wyrażało bardzo wiele haseł wznoszonych przez protestujących. Taki przykład. My naród, my nacja, my już nowa ja Białoruś. Białoruś to my, tarakan uchadzi. My ludzie, my naród, my już nowa Białoruś. Białoruś to my, zwiewaj karaluchu. Ów ideał nowej Białorusi opisał w sierpniu 20 roku poeta Andrzej Hadanowicz. I pieratworyca kożne kahoni waźmi, kwoly zaplakany rab u heroja swobodnaha, ludzi u narod, a narod zastanie ca ludźmi. I przeistoczy się każdy, na kogo nie spojrzysz, słaby, płaczliwy niewolnik w bohatera wolności. Ludzie narodem się staną, a naród pozostanie ludźmi. Poeta wskazał tu na ściśle związany z kategorią godności motyw upodmiotowienia i emancypacji białoruskiego społeczeństwa w kierunku świadomego swych celów narodu, naczelny motyw dyskursu rewolucji. Za sprawą uczestnictwa w zbiorowym proteście dotychczasowi spokojni obywatele stają się walczącymi o indywidualną i zbiorową godność wolnymi ludźmi. Taki projekt narodu, którego członkami są wolni, świadomi swej godności ludzie, odwołuje się nie do koncepcji wspólnoty etnonacjonalistycznej, lecz przede wszystkim politycznej, do postnarodowego patriotyzmu obywatelskiego, charakterystycznego dla europejskości. Budowanie tego typu narodu, wspólnoty włączającej, niewykluczającej, poszukującej wspólnej tożsamości niezależnie od grupowych różnic, stawia sobie za cel między innymi obywatelska kampania Godna, Godnie, której nazwa nie wymaga dodatkowych komentarzy. Jej twórcy deklarują: niezależnie od zewnętrznych i wewnętrznych trudności, zawsze byliśmy ludźmi mającymi swoją godność. Staramy się skupiać Białorusinów wokół pozytywnych wartości, które są wspólne dla nas wszystkich, niezależnie od języka, ideologii i poglądów politycznych. Uznajemy tradycje współczesnych mieszkańców Białorusi w całej różnorodności i orientujemy się na budowę sprawiedliwego społeczeństwa dla wszystkich. Chcę zakończyć myślą Charlesa Taylora, od którego zaczęłam. Napisał tak. Nowy zbiorowy podmiot, lud albo naród, będący w stanie założyć własne państwo, potrzebuje nowych sposobów mówienia o sobie. Może się to stać częścią opowieści lub mitu o postępie, ale może także wejść w skład innego powszechnie przywoływanego wzorca, a mianowicie rewolucji. To węzłowy punkt procesu dojrzewania, w którym ludzie mogą dokonać znaczącego przełomu w dawnych formach i strukturach zakłócających i zniekształcających porządek moralny. Jest coś paradoksalnego w tym, że lud może sam nadzorować swoje polityczne narodziny. Obserwacja białoruskiej rewolucji z perspektywy antropolożki wsi prowadzi do konstatacji, że na kontinuum od przednowoczesności do ponowoczesności centralne białoruskie wartości pozostają w zasadzie niezmienne. Są to ludzkie życie i sam człowiek, jako istota posiadająca przyrodzoną godność, pokojowo współżyjący z innymi we wspólnocie ongiś przede wszystkim lokalnej, dzisiaj obywatelskiej, narodowej, politycznej, obejmującej różne segmenty społeczeństwa i różne warianty ogólnobiałoruskiej kultury. Dziękuję. Dziękuję bardzo i panią profesor poproszę teraz o wypowiedź.
Szanowni Państwo, myśli wyrażone przez profesor Annę Engelking nie są mi obce. My współpracujemy od bardzo dawna. Część badań pograniczy polsko-białorusko-litewskiego i białorusko-rosyjskiego prowadziłyśmy wspólnie. Z udziałem także badaczy i studentów Białorusi. Moja dzisiejsza wypowiedź na temat zrywu protestacyjnego mieszkańców Białorusi w 2020 roku będzie oparta przede wszystkim na informacjach z mass mediów, ale także od zaprzyjaźnionych Białorusinów, którzy dzielili się swoim doświadczeniem praktycznym, którzy musieli emigrować z Białorusi i którzy uświadomili mi różne rzeczy bieżące, mniej mi znane. Ja swoją wiedzę o Białorusi opieram raczej na latach wcześniejszych i na tym, co obserwuję na bieżąco w taki dostępny właściwie wszystkim obserwatorom sposób. Bardzo dziękuję za tą pomoc, którą doznałam od tych ludzi. Chciałabym w swoim wystąpieniu zatrzymać się przede wszystkim na etapach rozwojowych protestów, co dla ludzi znających te sprawy lepiej może być uciążliwe, ale dla porządku i dla tych z Państwa, którzy przyszli posłuchać i co my o tym myślimy i jak my to rozumiemy, muszę mówić o rzeczach dla Państwa bardzo znanych także, za co przepraszam. Chciałabym zacząć od sprawy etapów rozwojowych tych protestów. Zaczęło się od ich charakteru socjalnego. Z powodu, powiedzmy, lekceważenia pandemii, z powodu braku odpowiedniej opieki lekarskiej czy szczepionkowej przede wszystkim. Także z powodu fałszywych danych na temat rozpowszechniania tejże pandemii. Aż przez stopniową polityzację protestu, która się dokonywała pod wpływem prześladowań, pod wpływem akcji brutalnych bardzo często wobec ludzi. Aż po charakter taki wyraźnie starający się o wyzwolenie od tych prześladowań i aresztowań, a także zabójstw, które się odbywały w czasie tego protestu. Takim momentem zwrotnym było aresztowanie kandydatów na prezydentów, czyli pana Babaryki i Cichanowskiego, i decyzja Świetlany Cichanowskiej, żeby kandydować na prezydenta, co zostało przez komisję wyborczą przyjęte. W samym dniu wyborów, ja nie będę z konieczności trochę przeskakiwać, nie mówić o wszystkim, ale proszę ewentualnie o ważne uzupełnienia, ewentualnie sprostowania, jeżeli uznają Państwo za stosowne.
Więc dzień wyborów zapisał się tym, że nie było dostępu do internetu. Internet wrócił dopiero po paru dniach i to nie wszędzie, jak twierdzą informatorzy. A żeby móc ocenić stosunek ludzi do wyboru, do podanego rezultatu wyborów, została przygotowana taka specjalna platforma informacyjna, internetowa o nazwie Holas, czyli głos, prowadzona przez pana Libera, jeżeli się nie mylę. Takim nawoływano do tego, ażeby ludzie swoje głosy fotografowali i mogli je przesłać na adres tej platformy. Poza tym różne takie dodatkowe zewnętrzne wskaźniki sposobu głosowania. Biała odzież. Widzą Państwo w tej chwili akurat odpowiednie zdjęcie między innymi. Białe bransolety lub wstążeczki na ręku. W każdym razie wyniki ogłoszone przez, a nie wiem, czy powiedziałam, może prawdopodobnie jeszcze nie, że te wybory zostały zupełnie odizolowane od normalnej obserwacji. Nie było obserwatorów własnych ani zagranicznych w komisjach. Wobec tego właśnie te środki pomocnicze, zewnętrzne pozwalały na ocenę ilości głosów. I ostatecznie są pewne rozbieżności między danymi właśnie tymi społecznymi o wyborach. Mówi się o tym, że pani Swietlana wygrała w 56%, między 56 a 52, z jakimiś tam jeszcze ułamkami. Natomiast Łukaszenko w 34%, a oficjalnie podano, że 80,3. Pozostali kandydaci około 10. Dla mnie nie jest w tej chwili istotna ta statystyka, bo ona nie jest na tyle dokładna, ale orientacyjnie pozwoliłam sobie to podać. Wobec takiej ogromnej różnicy w informacji o rezultatach wyborów, już od pierwszego wieczoru pojawiły się duże protesty na ulicach nie tylko dużych miast, ale i drobnych miejscowości, gdzie ludzie zdecydowanie uważali, że wybory zostały sfałszowane, co potem różni eksperci potwierdzili. Takim najbardziej charakterystycznym dniem protestów był 16 sierpnia, gdzie skonfrontowano grupy protestujące z przywożonymi autokarami z różnych stron Białorusi rzekomych zwolenników prezydenta Łukaszenki.
Nie będę opowiadać o zgonach ludzi, o licznych aresztowaniach, o celach czteroosobowych z 20 paru albo i większą ilością więźniów i tak dalej, i tak dalej. Ale skupmy uwagę na tym, o co w zasadzie przede wszystkim protestanci walczyli. Przede wszystkim o to, ażeby wypuszczono więźniów politycznych, żeby zorganizowano nowe wybory i żeby wstrzymać te gwałty, jakie nad społeczeństwem były prowadzone. Charakterystyczne bardzo były takie zbiorowe, duże manifestacje niedzielne, natomiast w dni powszednie bardziej podzielone na grupy społeczne, na grupy zawodowe. Na przykład manifestacje kobiet, ludzi niepełnosprawnych, emerytów, studentów, sportowców. Bardzo aktywne były protesty lekarzy. Muszę powiedzieć, że te ciekawe obrazy mnie niesłychanie rozpraszają. Ja sama jestem ich ciekawa i trochę to się odbija na mojej płynności wypowiedzi, ale darujcie. Mam za dużo przed sobą rzeczy wzruszających bardzo. Więc może powinnam powiedzieć o tym, że ten wzrost prześladowań radykalizował protestujących, że wprowadzono z czasem nową formę tego protestu dla nas Polaków, którzy też mają za sobą różne protesty, taką nową, to znaczy społeczności lokalne, które organizowały się w ramach nawet wspólnot mieszkaniowych, tak zwane dwary, podwórza, prawda, dużych zgromadzeń dużych bloków mieszkaniowych, do których przychodzili także filozofowie i różni inni ciekawi ludzie i prowadzili dyskusje, rozmawiali z ludźmi. Ludzie dekorowali okna biało-czerwono-białymi flagami. Zaczął się terror związany z odzieżą. Nie można, podobno były duże przeszkody robione, wręcz zamykanie ludzi, którzy na przykład mieli na sobie odzież biało-czerwoną, czy wieszali na balkonach, czy na oknach bieliznę tego typu. Żarty robiono z powodu aresztowania ze względu na skarpetki w paski biało-czerwone i tak dalej, i tak dalej. To może brzmi niepoważnie, ale miało poważne konsekwencje, dlatego pozwalam sobie o tym powiedzieć. Niestety w związku z tymi lokalnymi protestami zginął jeden z zabitych ludzi w czasie protestów, czyli Bandarenko. Nawiasem mówiąc, pochowany bardzo blisko Szuszkiewicza, właśnie na tym północnym cmentarzu. W czasie tych procesów nastąpiła emigracja wielu ludzi z Białorusi. Jedną z częstszych odpowiedzi, jakie dostawałam na pytanie o poszczególne osoby, o ludzi
dlaczego ich na przykład nie ma na pogrzebie. Dostawałam odpowiedź, albo siedzą, albo emigrowali. Czyli rzeczywiście ten procent ubytku czynnych, aktywnych ludzi z tego kraju jest niestety bardzo duży. I z tym się trzeba liczyć, że atmosfera obecna społeczeństwa białoruskiego nie jest prosta, a skomplikowała się jeszcze bardziej przez wojnę, przez tę absurdalną, a brutalną agresję Rosji putinowskiej na Ukrainę. Ja do tego tematu wrócę osobno, bo wydaje mi się na tyle ważny, że jeszcze po kilku tematach związanych z samymi protestami i reakcją władz na nie do tego wrócę. Wydaje mi się, że patrząc na te obrazy, powinniśmy sobie też zdać sprawę z roli symboli narodowych białoruskich. W czasie, kiedy pełniłam tę funkcję na Białorusi, było małe jeszcze stosunkowo zainteresowanie na przykład flagą biało-czerwono-białą. Były interpretacje, że to jest flaga faszystowska, że to jest... W każdym razie takim momentem zwrotnym dla, powiedziałabym, dla mnie osobiście, ale to jest nieważne, dla większości Białorusinów był ten pochówek w 1919 roku w Wilnie, w katedrze wileńskiej, uroczystość pochówku odkopanych powstańców i Konstantego Kalinowskiego. Wtedy niesłychanie zaimponowali mi ludzie z flagami białoruskimi, które zdecydowanie zmajoryzowały, że tak powiem, wszystkie inne symbole. Było tych flag najwięcej na bardzo wysokich tyczkach i zainteresowanie tym problemem było rzeczywiście wtedy bardzo duże. Ale jak mnie poinformowano jeszcze przed wyborami, zostały zamknięte w Mińsku na przykład sklepy z symboliką narodowościową białoruską. Że to była też jakaś jedna z form protestu, wyrażania zainteresowania tymi symbolami, tymi przedmiotami, ponieważ ustawiały się duże kolejki do sklepów na przykład w Mińsku właśnie z tą symboliką. Jak wygląda aktualna sytuacja społeczna? Z jednej strony zrozumiałe jest pewne rozczarowanie, że ten cały wysiłek jak gdyby idzie w niepamięć, że jest pewna apatia, jest pewna trauma tych wszystkich śmierci i chorób i nadal pełnych więzień. A z drugiej jednak podkreślanie tego, że protest nie zdół się, jak mówią, czyli że nie przeminął, nie przepadł, bo istnieje
jak to się mówi, podpolie po polsku. Podziemie. W podziemiu. Tak. Więc czyta się bardzo ciekawe wypowiedzi na temat zorganizowanej samopomocy, na temat pomocy rodzinom aresztowanych, nawoływaniem do kontaktów pisemnych, listowych z siedzącymi. Jest sporo akcji właśnie takich spontanicznych, wypływających z dobrej woli i z przekonania społecznego. Ale równocześnie obserwujemy narastanie opozycyjności między grupami społecznymi świadomymi, opozycyjnymi, a znacznie mniejszą ilością ludzi opowiadających się za Łukaszenką, za jego postawą. Ta polaryzacja w przekonaniu ludzi, którzy o tym piszą, którzy o tym mówią, jest czymś stosunkowo nowym, nawet w stosunku do wypowiedzi o tej pokojowości, o której słuchaliśmy w części pierwszej wykładu. A rzecz się dodatkowo niesłychanie skomplikowała w sytuacji tej napaści Rosji na Ukrainę. I postawy prezydenta wobec tej wojny. To jest problem jego wielkiego uzależnienia od Putina, tego, że uzyskał pomoc dużą w pacyfikacji dużego społecznego protestu, prawda? Że ze środowisk dziennikarskich miałabym taką informację, że w momencie, kiedy były pewne opozycyjne ruchy w obrębie państwowej telewizji, zostali przysłani z Rosji specjalni dziennikarze, propagandyści, którzy pomogli, że tak powiem, w tej antyopozycyjnej propagandzie bardzo fachowymi metodami, że to była ważna akcja. Poza tym cały ten proces przygotowywawczy i manewry, które wprawdzie poza pewnymi zorganizowanymi centrami związanymi z walką w powietrzu, wojska rosyjskie nie weszły na teren Białorusi, ale były w gotowości i w każdej chwili mogło się to wydarzyć. To są bardzo ważne teraz te symbole, które są tu pokazane, znowu mnie wytrącają z tego wątku właściwego. Proszę Państwa, wydaje mi się, że w świetle tego, że się traktuje Białoruś jako agresora, tym bardziej musimy podkreślić, że jest to wyłącznie bardzo niewielka ilość, grupa ludzi, którzy wspiera w tym Łukaszenkę, i że nawet on nie decyduje się ciągle jeszcze, chociaż teraz się zdaje się wahają bardzo te rzeczy, na wysłanie wojsk białoruskich
do walki z Ukraińcami. W rozmowach, jakie miałam na ten temat ostatnio na Białorusi, przekonywano mnie, że on tego nie zrobi w dużym stopniu z tego powodu, że się będzie bał, że te wojska rzeczywiście nie będą walczyły. To są tak duże, tak bliskie związki rodzinne i nie tylko rodzinne, ale rozumiejące bliskość historyczną tych narodów, że mało prawdopodobne jest, żeby wojska białoruskie chciały z Ukraińcami walczyć. A wiemy, że są zorganizowane pomocowe bataliony, że jest ten batalion Kalinowskiego, że jest z kolei w strukturach międzynarodowych ochotników grupa białoruskich walczących po stronie ukraińskiej pod tytułem Pachonia, że są różne struktury pomocowe dla Ukraińców ze strony białoruskiej. W takich jest bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, ale myślę, że z tytułu pełnionych funkcji i własnych doświadczeń na ten temat dowiemy się może trochę w czasie dyskusji od osób, które naprawdę wiedzą dużo więcej na ten temat ode mnie i bardzo będę za to wdzięczna. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że oprócz tej wewnętrznej opozycji, która jest w ludziach tam i różnych drobnych zachowań, mamy dwa poważne ośrodki opozycyjne. W Wilnie pani Swietlany Ciechanowskiej, a w Warszawie pana ambasadora Łatuszki, którego mamy zaszczyt gościć dzisiaj. I mam ogromną nadzieję i graniczącą z pewnością, że ten duet, który się opozycyjny zorganizował, ma duże szanse powodzenia ze względu na znajomość języka i reprezentatywność pani Swietlany, która zaistniała już jako opozycja w świecie i jako Białoruś, jako Białorusinka. To znajomość dobra języka jej w tych podróżach, różne wypowiedzi, których miałam okazję wysłuchać, chociażby ostatnie przemówienie właśnie w obronie Ukrainy z okazji świąt wielkanocnych. To tematyka była, powiedzmy, szersza. Ale to, że jest wsparcie dyplomaty, że jest możliwość wykorzystania pańskiego doświadczenia, napawa przekonaniem, że potraficie razem. I bardzo wam tego życzę dla dobra naszego sąsiada białoruskiego. Nie nawiązuję do stosunku całego świata do wojny na Ukrainie, bo to wszyscy jakoś przeżywamy i wiemy. Ale gdybym mogła poprosić o jakiś bardziej współczesny i fachowy głos pana ambasadora, będę bardzo wdzięczna. Proszę państwa, to chyba ja bym na tym skończyła i bardzo proszę o ewentualną dalszą rozmowę naszą. Dziękuję bardzo.
proszę, został pan wywołany do głosu. Dziękuję serdecznie, panie doktorze, panie ambasadorze. Głos. Przede wszystkim chciałem podziękować pani ambasador za tak ciepłe słowa skierowany pod moim adresem, to czuję się zaszczycony tymi słowami. Chciałbym może takie krótkie wystąpienie również skierować do wszystkich państwa, dlatego że oczywiście dla mnie, jak dla Białorusina, to wszystko boli. Boli bardzo mocno i staram się, na ile mam sił, możliwości działać ku temu, żeby zmienić tą dramatyczną sytuację, która jest teraz w moim kraju, na mojej czyjści Białorusi. Przede wszystkim jeszcze raz pragnę wyrazić szczery szacunek do pani ambasador Elżbiety Smułkowej, jako osoby, która wniosła ogromny wkład w nawiązanie stosunków pomiędzy niepodległą Białorusią a Polską, a dziś nadal pomaga Białorusinom w tak trudnej walce. Nie tylko w sprawach ustanowienia zasad demokracji i wolności na Białorusi, a również zachowanie i popularyzacji języku białoruskiego, ale także niestety po raz kolejny w zachowaniu niepodległości mojego kraju. Mam nadzieję, że pani profesor mnie wybaczy, że będę może więcej słów kierował w stronę pani ambasador. Tak? Dziś na naszych oczach rozgrywa się nowy etap. Etap epochalnej historii nie tylko dla naszych krajów, Białorusi i Polski, ale także całej Europy, całego świata. Dzisiaj znów walczymy o cywilizacyjny wybór, prawo do rozwoju czy prawo do degradacji, upadku. Ostatnio przyszła mi do głowy taka myśl. My, Białorusini, często słyszeliśmy od naszych europejskich partnerów o priorytecie praw człowieka i wolności. Nie będę ukrywał, jako ambasador, oczywiście podczas różnych spotkań z politykami zachodnimi, również i z prezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, z premierami, słyszałem to wielokrotnie, o znaczeniu budowania państw na zasadach demokracji i wolności. Jestem pewien, że w tej sali jednego z czołowych uniwersytetów w Europie nikt nie będzie sprzeciwiał się takiemu podejściu. Ale co się dzisiaj dzieje? Białorusini giną z rąk dyktatora. Są tu torturowani w więzieniach, prześladowani nie za swoje czyny, a jedynie za chęć życia według zasad wolnego społeczeństwa. Ukraińcy giną w straszliwej wojnie. Europa oblicza kwotą, jaką musi zapłacić za wolność, za pokój. Czy Białorusini chcą umierać? Nie. Czy Ukraińcy chcą umierać? Nie. Czy Europa chce płacić za wolność? Europa waży ważność życia, a pieniędzy. Przepraszam, może nadszedł czas, by Ukraińcy i Białorusini, bez względu na to, jak to teraz brzmi, zaczęli uczyć Europę, czym są prawa i wolności człowieka. Białoruś to nie Łukaszenka. Absolutnie się zgadzam z tytułem dzisiejszej lekcji. Postaram się przeformulować to na podstawie tego, co się dzieje dzisiaj. Krym to Ukraina, a Białoruś to nie Rosja. Dlaczego? Ukraina walczy o niepodległość i integralność terytorialną, a dzisiejsza Białoruś jest na skraju utraty niepodległości. Dzisiejsza Białoruś jest krajem okupowanym przez Rosję. Nie poprzez działania militarne, ale wojska Rosji, które dziś znajdują się na terytorium Białorusi, są poza kontrolą narodu białoruskiego. Jesteśmy pod okupacją informacyjną, ideologiczną, polityczną. W ubiegłym roku, w grudniu, miałem zaszczyt brać udział na zaproszenie pana prezydenta Dudy w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami sił demokratycznych Białorusi, z Litwy, z Polski, z innych krajów. I w tym momencie zrozumiałem, że dziś tak naprawdę drugie Karpaty odbywają się na ziemi białoruskiej, bo cała elita, inteligencja, działacze kultury, społeczne działacze są w więzieniach lub poza granicą. Faktycznie to drugie Karpaty. Kto zna Karpaty, to miejscowość pod Mińskiem, gdzie byli rozstrzelani wielu Białorusinów, poetów, pisarzy, również Polaków.
w 30-tych latach. Na czele Białorusi stoi marionetkowy rząd pod przywództwem dyktatora Łukaszenki, który spełnia jedyną wolę Kremla. Dziś Białoruś jeszcze ma granice, ale tylko na mapie i flagą ONZ, ale jutro zostanie zaaneksowana przez Rosję. Jeżeli Europejczycy znów popełnią strategiczny błąd i zaczną handlować więźniami politycznymi w zamian za zniesienie sankcji, jeżeli nie zastosują sankcji podobnych do tych, jak do Rosji, również wobec reżimu Łukaszenki, który jest największym przemytnikiem 2021 roku, który jest agresorem wojny przeciwko Ukrainie, jeżeli nie postawią tyranowi zarzutów. Zgadzam się również z prezydentem Zieleńskim. Po co nam takie ONZ, jeśli musimy walczyć o pokój za pomocą broni? Po co nam Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko torturom, skoro ma już prawie 2 lata i ani jeden obywatel Białorusi nie może dojść do sprawiedliwości nawet w ramach systemów prawnych krajów europejskich? Po co nam Rada Praw Człowieka ONZ? Taka rada, skoro przedłużyła o kolejny rok mandat na zbieranie dowodów zbrodni reżimu na Białorusi. Czy 2 lata nie wystarczyły? Potrzeba kolejnego roku, a potem kolejnego i kolejnego. Ale czy będzie czas na sprawiedliwość? A w międzyczasie ludzie umierają, są torturowani, gwałceni i wyjeżdżają masowo poza Białoruś. Po co nam UNESCO? Byłem przedstawicielem stałym Białorusi w UNESCO. Skoro dyrektor generalna pani Azule nie uważa nawet za konieczne ustosunkowanie się do apelu 3 laureatów Nagrody Nobla z Białorusi, Polski i Rosji ze względu na fakt, że w białoruskich więzieniach przybywa 80 więźniów politycznych, osobistości, kultury. Nawet nie odpisała list na wniosek 3 laureatów Nobla. Przed nami nie tylko cywilizacyjny wybór, ale zadanie całkowitej rewizji systemu bezpieczeństwa i efektywności ogromnej liczby międzynarodowych urzędników. Białoruś to nie Łukaszenka, ale Łukaszenka rządzi krajem od 28 lat. Łukaszenka zaczął zabijać swoich przeciwników politycznych już w latach 90. Szwadrony śmierci, zniknięcie byłego wicepremiera Wiktora Gonczara, którego znałem osobiście, byłego ministra spraw wewnętrznych Jurija Zacharenko, dziennikarzy, biznesmenów. Łukaszenka stale nasilał represji i targował się z Zachodem. W 2020 roku ponownie zabiło obywateli. 50 tysięcy Białorusinów przeszło już przez aresztowanie, tysiące przez przemoc i tortury. Teraz na Białorusi jest 1200 więźniów politycznych i jest to europejski rekord. Porwanie samolotu cywilnego Ryanair, wojna hybrydowa z Unią Europejską z wykorzystaniem migrantów, których Łukaszenka przywiozł na granicę. Wprowadził karę śmierci za usiłowanie przestępstwa, nie za popełnienie nawet przestępstwa, za usiłowanie przestępstwa. Zlikwidowano prawie wszystkie niezależne media, zamknięto 300 organizacji pozarządowych, a teraz reżim jest agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie. Często spotykając się z wysokimi politykami, ostatnio zadaję im to samo pytanie. Co jeszcze powinien zrobić dyktator, żebyście zrozumieli, że tylko twarde, jednorazowe sankcje, ściganie karne, całkowita izolacja międzynarodowa to najmniejsza część, co może zrobić świat przeciwko tyranowi na Białorusi. A może wszyscy czekają, aż wraz z Putinem rozmieści broń jądrową na terytorium Białorusi, bo już otrzymał to prawo na kolejnym sfałszowanym referendum konstytucyjnym w lutym bieżącego roku. Ktoś powie, że Białorusini mają wysokie oczekiwania. Odpowiem, że w Europie jest niedoceniana chęć wykorzystania dostępnych możliwości. Czy 631 pocisk wystrzelonych z terytorium Białorusi na Ukrainę to za mało? Ile potrzebne? 632, dwie rakiety? Naprawdę warto je liczyć? Białoruś to nie Łukaszenka. Wychodząc z Teatru Janki Kupału, dziękuję za to zdjęcie, które pani profesor pokazała, w sierpniu 2020 roku powiedziałem sobie wszystkim zgromadzonym, że ważne jest, abyśmy pamiętali, nie jesteśmy opozycją, jesteśmy większością. Przyszłość naszego kraju zależy tylko od nas, a nie od Europy i nie Zachodu. Ale dzisiaj nie tylko Białoruś jest
stoi przed wyzwaniem przyszłości. W 2020 roku powiedziałem moim europejskim kolegom, że jest to test dla całej Europy na skuteczność, priorytety, gotowość do przestrzegania wartości. Ten test dzisiaj dotyczy nie tylko przykładu Białorusi, ale przyszłości kontynentu europejskiego. Wielce szanowna pani ambasador, pani profesor, są ludzie, którzy swoje nazwiska wpisują do historii, ale wiemy na pewno, że pani ambasador nie tylko wpisała swoje nazwiska, ale również zrobiła historię niezależnych stosunków białorusko-polskich, niezależnych krajów Białorusi i Polski. Dziękujemy za nieustanną walkę razem z nami o wartości, o waszą i naszą wolność. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Rektorze, Pani Ambasador, Pani Profesor, ja chcę podziękować serdecznie za organizację dzisiejszego spotkania i za temat bardzo ważny i chcę powiedzieć, że wszyscy myślimy o Ukrainie, o tej tragedii, która tam się odbywa. Myślimy o tym, czy zwycięży, wierzymy, że zwycięży, ale bardzo ważne w tym samym momencie mówić o tym, co się dzieje na Białorusi. I temat jest super aktualny, bo nie będzie wolnej Ukrainy bez wolnej Białorusi i wolnej Białorusi bez wolnej Ukrainy. To znamy te hasła, ale to prawda życia. Walczymy o wolność, o niepodległość, ale ja chcę powiedzieć, że powinniśmy myśleć nie dniem dzisiejszym, a trochę w przyszłość, bo ta przepiękna rewolucja, ta nastrojowa walka o siebie samych, o naszą przyszłość, dała nam do zrozumienia, że jesteśmy naprawdę już narodem, mimo wszystko, narodem, który warty jest żyć w swobodzie i w swoim państwie. I często myślimy, że nie będzie Łukaszenki, a na pewno nie będzie, z różnych przyczyn, nie znamy tylko kiedy, i że od razu szczęście takie wielkie, od razu wolność, niepodległość, dobrobyt i tak dalej. I to nie tak. Tu jest bardzo ważny problem, czy jesteśmy gotowi, my Białorusini, k pierwszemu dniu po Łukaszence. I co tam odegra największą rolę? I od czego będzie zależeć nasza przyszłość, tym już bez dyktatury kraju. Można długo o tym mówić, ale ja powiem parę słów o tym, że jestem absolutnie pewny, że najgłówniejszą rolę odegrają nie dobre reformy, które zrobimy. Mamy kadry, mamy przygotowanie, chęć ludzi żyć inaczej. To będziemy mieć. Ale najważniejsze, co zadecyduje, myślę, będzie nasza identyczność, nasza samoświadomość historyczna, kulturalna i tak dalej. I jeżeli tego nie osiągniemy, a jesteśmy w trudnej sytuacji, bo Białoruś była republiką, w której wynarodowienie było okropne w Związku Radzieckim, w żadnej republice tego nie było. I ja chcę po prostu akcent taki zrobić. My jesteśmy w takim raczej środowisku akademickim, eksperckim, dziennikarzy i tak dalej. O tym musimy walczyć, za to walczyć, o tym myśleć, bo Białorusinom brakuje tożsamości historycznej. Trzeba rozwijać krajoznawstwo w kraju. Polacy to znają. Na początku stulecia u mnie, u mamy w kolekcji były takie przepiękne widokówki Stowarzyszenia Krajoznawców Polskich i te widokówki też mnie wychowywały kiedyś. Trzeba walczyć o to, żeby odrodzić język. Niektórzy mówią, no jaki język? Niech już to chce, taki mówi. I te, na Białorusi też takie słowa często padają. I musimy walczyć o odrodzenie polskiego języka. Jak i polskiego, jak i litewskiego są też na Białorusi przedstawieni,
ale bez odrodzenia pozycji języka nie damy rady, po prostu nie będzie takiego mocnego ducha bez wiedzy historii i swojego języka. I chcę powiedzieć, że te programy, które są przede wszystkim z Polski, zawsze powinni uwzględnić to, że to wynarodowienie może dać wiele negatywów w swoim czasie. I teraz nawet robimy sami taki projekt wsparcia podziemnego krajoznawstwa. I niektórzy mówią, że język się nie odrodzi, no tyle przeszło czasu i nie będzie już tam takich pozycji białoruskiego języka. A jednak widzieliśmy to i w czasie tych manifestacji moja żona jest logopedem z pochodzenia i prawobrońcą i teraz prowadzi kursy online dla dzieci białoruskich. Taka ilość i w emigracji, i na Białorusi chce, żeby dzieci mówili pięknie, ale żeby te zajęcia były prowadzone w języku białoruskim, to pokazuje, że szansa jest. I dwa słowa o historii. Żaden naród nie rzuca swój język. Żaden naród nie żegna się ze swoją historią. To zawsze to wynarodowienie, to jest totalna polityka imperium. I my to rozumiemy. U nas na Grudzieńszczyźnie w latach 20. był ogromny ruch probiełoruski i to się nazywało Organizację Stowarzyszenia Szkoły Białoruskiej. Istnieje do dnia dzisiejszego. I w każdej drugiej wsi na Grudzieńszczyźnie były takie zjednoczenie, które chcieli po prostu szkoły białoruskiej. W 90 roku w moim Grodnie, piękne miasto, dwa królewskich zamki, przepiękna historia, nie było żadnej klasy białoruskiej, tylko rosyjskie. Ja o polskich już nie mówię, ja nie mówię o żydowskich klasach, o litewskich klasach, to po prostu oni żyją w naszym mieście. A za dwa lata po perestrojce i potem po tym momencie, jak runął Związek Radziecki, 76% pierwszych klas białoruskich. Nieprawda, że tam ktoś przez przemoc. Już uczyli w języku białoruskim. Powstała szkoła polska, którą teraz niszczą. I inne szkoły dla innych narodowości. I po prostu, jeszcze w moim uniwersytecie, z którego pochodzę, grodzieńskim, wykłady do trzeciego roku, wykłady nie tylko humanitarne, nie tylko socjalne nauki, fizyka, matematyka, biologia, po białorusku z własnej woli. Program przewidział przez 10 lat, a oni wcześniej zaczęli. Ja to wszystko opowiadam, że jak tylko jest swoboda i możliwość, to odrodzenie się realizuje, ale myśleć o tym musimy już dzisiaj. Dziękuję bardzo. Czy mógłby pan... Znamy to zdanie. Żyje Białoruś, żyje wieczna. Bardzo dziękuję panie profesor, panie ambasadorze, panie profesorze, wszyscy państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie dzisiaj. Ja myślę, że to jest bardzo ważne spotkanie. Wszystkie słowa, które padły. Mamy już pewną perspektywę, to jest 2 lata. Niedługo minie od kiedy byliśmy świadkami tych wielkich wydarzeń na Białorusi, w Mińsku przede wszystkim. Myślę, że to doświadczenie pozostanie już absolutnie na zawsze z narodem białoruskim i da siłę do tego, że rzeczywiście w sprzyjającym momencie i oby ten moment sprzyjający nastąpił jak najszybciej, rzeczywiście nowa Białoruś powstała. Białoruś, która nie musi być w zasadzie wrogą wobec kogokolwiek. Teraz mamy sytuację potwornej agresji rosyjskiej, dlatego sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ale generalnie Białoruś ma szansę
być takim miejscem spotkania. Ma szansę tak zdefiniować swoją przyszłość, zrobią to sami Białorusini, ale wydaje mi się, że bieda polega na tym, że przez te ostatnie dziesięciolecia tak bardzo jednostronnie zdefiniowano i historię Białorusi, i naród białoruski. To znaczy, tak jak mówi do tej pory, prawda, osoba, która nadal de facto rządzi, że wszystko, co w zasadzie nie jest sowiecką czy neosowiecką interpretacją dziejów na tej ziemi, to jest faszyzm. Więc to jest potworne, bo również, jak Państwo wiedzą, również mniejszość polska została oskarżona o to, że są faszystami. Flaga, o której mówiła Pani Profesor, też mówi się, że to jest symbol faszystowski. Więc na pewno będzie potrzebne to zdefiniowanie i tutaj nawiązuję do tego, co powiedział Pan Profesor Milinkiewicz, że pewnie potrzebny jest taki głęboki namysł, w jaki sposób stworzyć nową Białoruś, wokół jakiej idei. To wydaje mi się bardzo ważne. Pogrzeb Kalinowskiego, pogrzeb powstańców styczniowych nagle odsłonił, o co przywołała Pani Profesor, jak jest potężny potencjał, jaka jest taka głęboka tęsknota za korzeniami, o których Białorusi nie wiedzą. To nie jest dla nich tajemnica. Wspaniały naród, który no, zna swoją historię, tylko że to jest tak strasznie, ci ludzie są tak strasznie udręczeni. Podzielam to, co powiedziała Pani Profesor, to wrażenie z pogrzebu. Jeszcze bardzo dziękuję, że Pani Profesor dołączyła do nas z pogrzebu Stanisława Szuszkiewicza, że rzeczywiście wydawało mi się osobiście, że mogłoby być tam o wiele więcej osób, ale rzeczywiście jest to ta strasznie taka przykra konstatacja, że albo siedzą, albo wyjechali, albo są tak głęboko zastraszeni. Przy czym mówię to bez jakiegokolwiek osądu, proszę mnie dobrze zrozumieć. Terror, jaki tam panuje, w jaki sposób są gnębieni ci, którzy są w więzieniach, ale nie tylko oni, również rodziny, przyjaciele. No jest trudne do wyobrażenia w XXI wieku 300 kilometrów od stąd. Dlatego jest to wszystko tak bardzo trudne. Chciałbym zapytać może Pani Profesor, bo słuchałem, mam nadzieję, bardzo uważnie tego wykładu i ta główna myśl mirnej ludzi, co mi się wydaje bardzo adekwatne, jak to rozumiem, te badania potwierdzają, Pani Profesor. Rzeczywiście taka świadomość takiej pewnej, takiej urzekającej ludzkiej prostoty. On to się spotyka bardzo często. Jest to duża gościnność, duża prostota, taka życzliwość, otwartość ludzi. Ale z drugiej strony skąd bierze się takie okrucieństwo, bo to, co mieliśmy w 20 roku, dwa lata temu i w dalszym ciągu, to jednak jest też część tego społeczeństwa. To jest ta jakoś ta, nie wiem, 1/4 czy 1/3, czy którzy popierają obecny reżim, ale to niebywałe okrucieństwo ze strony milicji, tych sił porządkowych i tak dalej. Wiadomo, że tak, nie wiem, tak kształceni, tak wychowani, ale no właśnie, czy to jest po prostu dziedzictwo sowieckie, czy skąd, bo to nie było tylko tyle, żeby zaprowadzić porządek, tak jak oni sobie wyobrażają. To było o wiele więcej w tym 20 roku.
Także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Tutaj, jak chcę powiedzieć, że pan ambasador podjął mnóstwo fundamentalnych pytań politycznych, ale myślę, że dzisiaj nie odpowiemy na te pytania i to jest niestety pytanie do polityków na bardzo wysokim szczeblu. Ale zgadzam się z tym, i to jest chyba najważniejsze, Białoruś powstanie wolna, demokratyczna, ale ona się na pewno zrodzi i w sercach Białorusinów już się zrodziła, ale sami Białorusini do tego doprowadzą. To jest tak zawsze. Chodzi o stworzenie tych sprzyjających okoliczności i mam nadzieję, że na ile to możliwe, te sprzyjające okoliczności są i tu w Polsce, i na Litwie. I daj Boże wrócić się tam, gdzie do domu po prostu, do wolnego domu. Dziękuję bardzo. Juliusz Jędrzejczak, z wykształcenia matematyk. Chciałem zadać pytanie. Nie usłyszałem tutaj historii zbrodni stalinowskich. Historii zbrodni stalinowskich na Białorusinach. Tego mi brakuje, bo przecież w końcu Putin bierze wzorzec z tego mordercy. A po co? Znaczy do pani. Mieliśmy ograniczony czas i nawiązywanie do dalszej historii nie jest tematem dzisiejszego wykładu. To jest bardzo szeroki temat i ważny niewątpliwie, bo to jest jakaś kontynuacja w pewnym sensie, ale uważam, że miałyśmy prawo tego nie robić w ramach tego wykładu, który dotyczył przede wszystkim samego protestu 20-21 roku i konsekwencji dzisiejszych zachowań władzy i opozycjonistów także. Także to był świadomy wybór. To nie przez zapomnienie. Ja sobie z tych zbrodni dostatecznie dobrze zdaję sprawę, z osobistego doświadczenia także. Tam jest głos, bardzo proszę, z sali. Myśmy tutaj dotknęły kilku wierzchołków Góry Lodowej. I oczywiście każdy z tych motywów można by pogłębiać. I polaryzacja białoruskiego społeczeństwa w kontekście rewolucji i jej długiego trwania. To jest wielki temat na osobne współmyślenie. Natomiast gdybym miała odpowiedzieć tak ad hoc, to zwróciłabym przede wszystkim uwagę na to, że każdy reżim autorytarny ma swoje głęboko zakorzenione w tradycji sposoby i mechanizmy do wychowywania sobie swoich siłowych jednostek, prawda, do funkcjonariuszy sił specjalnych i tak dalej. I dzisiaj w Ukrainie widzimy, prawda, jak trochę wiemy o tym, co mają w głowach rosyjscy żołnierze, jakiej propagandzie byli poddawani. Podobne mechanizmy w tych jednostkach podległych Łukaszence oczywiście przecież też działają, więc ja bym to tak widziała. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe w tym kontekście, to jest figura zdrajcy, to znaczy tego, w jaki sposób niezależne białoruskie społeczeństwo reagowało na
te osoby spośród Białorusinów, które właśnie stosowały przemoc wobec protestujących. I to jest też duży osobny temat i pokazujący, że no, w większości społeczeństwa nie ma akceptacji dla tej mniejszości, która stosuje przemoc. Tak bym odpowiedziała szybciutko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Niesiołowski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, a jedną zapytać. Znaczy powiedzieć, no przede wszystkim, jak się mówi o narodzie białoruskim w Polsce i pamięta się, co było 40 lat temu, to trzeba być optymistą. To znaczy, to jest niebywale wspaniała, silna wspólnota narodowa, która w tej chwili akurat jeszcze nie rządzi, ale za chwilę będzie. I myślę, że trzeba patrzeć na to optymistycznie. Myśmy 40 lat temu byli w gorszej sytuacji, a i się udało. Natomiast mam pytanie do pani profesor Engelking. Kształtowanie takiej wspólnoty, o której pani profesor mówiła, takiej inkluzywnej, takiej pozytywnej, narody się kształtują również w przeciwieństwie do czegoś. Ja chciałem zapytać, czy prowadzi się jakieś takie badania, jak wyglądają na przykład stereotypy negatywne wśród tej ludności, o której pani mówiła? Znaczy, jaka jest relacja do Rosjan, do Polaków, do Żydów, do Ukraińców, do Litwinów, do Niemców? Gdzie są te antywzory? Tak? Znaczy to, że my jesteśmy tutejsi i fajnie, to jak to się nakłada jeszcze na te negatywne stereotypy? To jest znakomite pytanie, bardzo dziękuję. Z moich badań wynika rzecz bardzo ciekawa, mianowicie taka, że tymi antywzorami dla narodu białoruskiego, który się kształtował przez ostatnie 200 lat, były nie tyle inne narody, ile inne klasy społeczne. Także Białorusini jako naród ukształtowali się przede wszystkim w opozycji do pana, tak? Do pana, do polskiego pana, do rosyjskiego pana, do pana w ogóle. To jest naród, który ma korzenie przede wszystkim klasowe. Figura Żyda też tu jest istotna, ale w kontekście wyznaniowym, to znaczy ta tożsamość Białorusinów jako chrześcijan określa się w relacji do Żydów, którzy nie są chrześcijanami, ale oni są tak samo jak i muzułmanie, jak i protestanci włączani w ten obywatelski, polityczny naród białoruski i zawsze tak było. Także to z punktu widzenia naszych polskich nawyków jest specyficzna i bardzo ciekawa sytuacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wykład, panią profesor. Dziękuję też tutaj za głosy panu ambasadorom. Chciałem zapytać się, mam na imię Piotr, takie krótkie pytanie, może troszkę prowokacyjne. Czy w obliczu tej dominacji ideologicznej i informacyjnej, jaka panuje na Białorusi, czy naród białoruski przetrwa? A jeżeli tak, to jaka to będzie ewolucja kulturowa pod wpływem mas mediów obecnych, czy też, które będą ewoluować? No i trudno odpowiedzieć na to, co będzie, bo żadna z nas nie jest prorokiem. Natomiast ja panu odpowiem taką metaforą, która mi się nasuwa tutaj jako bardzo adekwatna. To znaczy, do społeczeństwa i narodu białoruskiego stosowana jest metafora pożaru na torfowisku. Wszyscy wiemy, jak wygląda pożar na torfowisku, prawda? On może być niewidoczny przez długie okresy, ale cały czas się tli i w sprzyjających warunkach wybucha otwartym ogniem. Więc w moim przekonaniu to jest bardzo adekwatna metafora. I ona pokazuje właśnie to długie trwanie białoruskiej tożsamości i białoruskiej woli istnienia.
Więc ja się bardzo podpisuję pod tą odpowiedzią, ale dodałabym jeszcze taki moment, że jak się śledzi historyczne losy nie tylko samych Białorusinów, ale tego środowiska Rzeczpospolitej wielu narodów, to widać, że jest coś niesłychanie trwałego i starego historycznie w narodzie białoruskim właśnie. My od początku, mówię my, bo mam nadzieję, że jeżeli nie, to zaprotestuj. Od początku mamy niezwykły szacunek do Białorusinów, którzy nie mają nastawienia demonstracyjnego swoich odrębności czy swego charakteru, ale mają go w środku i mają go niesłychanie trwale i mimo nie tylko pozorów, ale tej zewnętrznej rusyfikacji czy polonizacji, bo i taka przecież następowała w historycznych okresach, mają poczucie godności, to co powiedziałaś, i właśnie takiego przekonania o wartościach, które ich scalają, które są przechowywane z pokolenia na pokolenie, nawet przy pozorach kompletnej odmiany, czyli albo polonizacji, albo rusyfikacji. Także muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata kontaktu z Białorusinami i przede wszystkim z wsią białoruską, bo ja wychodzę od dialektologii, prawda? Tak jak Ania od socjologii, tak ja od dialektów narodowych. Przecież w niczym nie przeszkodziła ani rusyfikacja, ani polonizacja w tym, żeby te dialekty zostały prawie po dzień dzisiejszy zachowane. Jakoś to się dzieje, to nie spada z nieba. To jest jakaś cecha mocy wewnętrznej, którą trudno zdefiniować, która ma okresy większych, chciałam powiedzieć upadków, ale to nie jest dobre słowo, czy jakiegoś zaniechiwania, mówiąc nie całkiem po polsku, ale która się odradza i teraz przeżywa Białoruś to odrodzenie. Mimo tego fatalnego stanu, w jakim jest, to więcej młodzieży mówi po białorusku niż za tak zwanych moich czasów na Białorusi, prawda? Więcej. Ludzie się uczą, ludzie otwierają kursy, szkoły internetowe. To nie jest tak, że to jest wszystko jedno, że pozapominali. Ale jest też dużo z tego, że język rosyjski dla dużej grupy inteligencji zwłaszcza jest tym językiem już na tyle przyswojonym, że traktowanym jak domowy. I ta paralelność, która została sformalizowana prawnie, bardzo zaszkodziła białoruskości językowej, bo jak można mówić o paraleli użycia, jeżeli wiadomo, że znaczna przewaga ludzi posługuje się już na co dzień rosyjskim, a nie białoruskim. Ale jakieś tendencje odrodzeniowe są i jeżeli społeczność białoruska potrafi ją podtrzymać, tę tendencję, to język ma szansę odrodzenia.
Nie jest tak, że on jest skazany na zagładę zupełną. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze? Bardzo dziękuję za odpowiedź i też bardzo doceniam Pani doświadczenie w tym zakresie. Też sam czytałem o na przykład kwestiach Kościoła katolickiego, jeżeli chodzi o kwestię właśnie ludową na Białorusi, ale na przykład też w Albanii. Natomiast mamy do czynienia teraz z czymś nowym, ponieważ mamy do czynienia z telewizją. I chciałbym na to właśnie ten akcent położyć. O tym, o czym mówiła Pani ambasador w tej chwili, to jest w kontekście od roku 90. Czyli na Białorusi, od roku 90. Czyli na Białorusi zaistniała przestrzeń do tego, żeby odrodzić język białoruski. Natomiast wchodzimy teraz w nowe okoliczności dominacji medialnej, wizualnej, która ma niesamowitą moc rażenia, co na przykład widać w Rosji obecnie, czy w Wenezueli. I właśnie na to moje pytanie w tym jakbym tutaj chciałbym ukierunkować. To znaczy... Obecnie z jednej strony jest tak, jak powiedziałam, że jest tam jakieś dążenie do odrodzenia, ale z drugiej niewątpliwie wyraźny wpływ władzy i samego społeczeństwa przyzwyczajonego już do rosyjskiego jako swego języka komunikacji do praktycznego użycia rosyjskiego jako języka, który jest dla nich już łatwiejszy. Ale to nie znaczy, znaczy jednym zdaniem istotnym, Łukaszenka osobiście robi wszystko, żeby ten język deprecjonować. Sam nie mówi po rosyjsku, przepraszam, po białorusku, chociaż w jego fonetyce, w jego wymowie jest bardzo dużo białoruskiego podłoża. Można by cytować przykłady, ale nie mamy chyba już teraz tyle czasu. To jest proces skomplikowany, ale nie... Jeżeli naród zechce, jeżeli Białorusy zachoczą, będą mówić po białorusku. Proszę. Może ja spróbuję też uzupełnić, co miałam powiedzieć w swoim wystąpieniu. Bardzo ważne pytanie, które Pan stawia i ja uważam, że tak naprawdę mamy 2 lata przed nami. Jeżeli nie zrozumiemy, że na dzień dzisiejszy Rosja robi wszystko, żeby zbudować na terytorium Białorusi ruski mir, świat rosyjski, propaganda rosyjska, propaganda Łukaszenki, ogromne środki finansują na to, żeby zmienić poglądy narodu białoruskiego. Tak naprawdę Kremlu, Moskwie nie zależy na tym, czy będzie popierał naród białoruski Łukaszenka. Im zależy tylko na jednym, żeby naród białoruski popierał Rosję. W wojnie na Ukrainie popierał świat rosyjski i teraz setki milionów dolarów są inwestowane w to, żeby zmienić poglądy Białorusinów. I tak naprawdę stajemy przed wyzwaniem. I co powiedziała pani profesor, z jednej strony jest taka chęć wewnętrzna wśród młodzieży, nauki języka białoruskiego, posługiwanie się językiem białoruskim i to, co robi propaganda. Niestety doświadczenie Rosji pokazało, że taki propagandyści jak Solowiow i inni byli skuteczni. Czy będą skuteczni na terytorium Białorusi? A będę takim złym adwokatem. Tak, będą. Jeżeli nie przeciwstawimy się temu w najbliższych latach, to naprawdę no Białoruś będzie aneksowana jak część Rosji faktycznie. Już dziś mamy granice na mapie, mamy flagę w ONZ-cie. 2 lata to faktycznie będzie ruski mir. Także to jest wyzwanie przed nami, niestety. Ja chciałem zapytać panie, Białoruś to nie Łukaszenka. Czy to jest opinia inteligencji
białoruskiej, czy to jest opinia powszechna panująca wśród ludności Białorusi? To jest, jeżeli mam zacząć, a tu zupełnie proszę. To jest hasło, które wyszło z samej opozycji białoruskiej. To nie jest nasz pomysł. To jest pomysł w tej chwili żywo głoszony i uzasadniony ze względu na to, że zaledwie 3% Białorusinów uznaje słuszność tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wahają się trochę te dane liczbowe, ale często powtarza się to sformułowanie o 3%. Nawet istniały takie wypowiedzi typu Sasza Tri, prawda? Czyli Łukaszenko, który ma tylko tych 3% zwolenników wojny. Ale i to, że tak agresywnie wypowiada się w ostatnich swoich przemówieniach, łącznie z tym 9 maja jako święconym tam dniem zwycięstwa. To przecież było niesłychanie agresywne wobec Zachodu i Polski, prawda? Właściwie wszystkiemu jesteśmy jako Zachód winni. Wszystkiemu, co się złego dzieje na świecie, jest winien Zachód, prawda? A on jeden i Rosja stoją na stanowisku obiektywnej rzeczywistości i tak dalej. Więc dlatego przyjmujemy to w Białorusi sformułowane zdanie: Białoruś to nie Łukaszenka, prawda? To nie równa się Łukaszenka, bo inne jest większościowe stanowisko narodu wobec wojny i wobec tego, co się dzieje na Białorusi, niż samego przywódcy aktualnego. Uzupełnisz? Zgadzam się. Myślę, że teraz czas, żeby wszystkich Państwa zaprosić tu do holu, gdzie jest jakiś niewielki poczęstunek. Także bardzo obu panom dziękuję.